Siemanko. Przedstawiam wam Staszka, cześć Staszek. Ja to jego wyścigowo-rajdowy, albo rajdowo-wyścigowy, nie wiem jak poprawnie jest. Na pewno wyścigowo-rajdowy. Samochód do motorsportu, jak rozpoznajecie, to jest Cinquecento, 97 dopowiem rok. Natomiast no tutaj jest wiele pozmieniane i zaraz będziemy o tym rozmawiać. Zaczynałeś swoją przygodę z wyścigami, z rajdami górskimi przede wszystkim w 2013 roku. Natomiast na poważnie za kierownicą usiadłeś za sterami w zeszłym roku, 2020. Dokładnie. Może na początek, zanim wrócimy do tego, co się stało, że tak bardzo zakochałeś się w motorsporcie i próbujesz swoich sił w tej dziedzinie, to powiedzmy sobie o samym samochodzie, bo to myślę, że jest na początek dosyć ciekawe. Co to za furka? To Cinquecento kiedyś już startowało w 2012 roku w wyścigach górskich. I tu pod maską mamy silnik 1.1 ze Sportinga z małymi przeróbkami. I ogólnie samochód jest w pełni przygotowany do motosportu. Dalej. Był w paru rękach, gdzie nie brał udziału w żadnych imprezach motoryzacyjnych. A moim planem jest, żeby wrócił na trasy wyścigów górskich. No, wygląda, powiem ci, bardzo fajnie. Za twoją sprawą, to znaczy on był przygotowywany jeszcze wcześniej. Był czarny, był biały. Był czarny, był czerwony. I teraz jest biały. Poprzedni właściciel przemalował go na biało i stwierdziłem, że ten kolor bardzo mi się podoba i udało mi się tak doprowadzić jeszcze do ładniejszego stanu. Dobra, powiedzmy tak, w środku jest klatka, są siedzenia kubełkowe, to już jest twoja dokładka, ty zmieniałeś je po kupnie. Tak. Kupiłeś go w tym roku w lutym. Tak, po 21. Początkiem lutego go kupiłem, a końcem lutego już pierwsze kilometry na torze w Poznaniu nim jeździłem. Mhm. Koła to też jest twoja dokładka, to jest BMW? Tak, to jest ze starego modelu BMW. Udało mi się kupić 4 sztuki w szerszym rozmiarze, bo oryginalnie były dwóch różnych i zostały pomalowane, kupione profesjonalne opony do motosportu i tak to wygląda. Okej, okay, daję radę. Daję. Już testowałeś w tym sezonie. Gdzie byłeś w tym sezonie tym samochodem? W tym sezonie startowałem na torze w Poznań w Super OS-ie. I teraz we wrześniu była runda wyścigów górskich w Korczyniu u nas na domowej trasie, gdzie brałem udział w wyścigu na regularność. I jeszcze startowaliśmy z moim pilotem Rafałem Rasiem w super sprincie w Libuszy. Mhm. Też koło Gorlic niedaleko. Dobra, bo dodajmy, jesteśmy w Krakowie, nagrywamy sobie tutaj. Tak. Byłeś na sesji zdjęciowej dla sponsora. Natomiast stacjonujesz normalnie w Krosno-Sanok. Tak, i dokładnie Iwonicz. Iwonicz. Pod Krosno. Tam też nagrywaliśmy. Zagłębie rajdowców i kierowców wyścigowych. Nazwijmy to poprawnie. Dobra, to może zobaczmy sobie teraz pod maskę, opowiesz nam, co tam siedzi. Nie jest to zwykła 700. To jest silnik, z którym kupiłeś ten samochód. Tak, tutaj po kupnie zrobiłem parę poprawek. Mianowicie wymiana chłodnicy, bo już była lekko taka zniszczona. I ogólny taki serwis, oleje, rozrządy. I to jest silnik 1.1, tak jak już wspominałem, z drobnymi przeróbkami. Mhm. 1.1 mówiłeś dół, tak? A góra? Tak, góra jest od 1.2 ośmiozaworowego. Mhm. Jednym słowem daje radę na trasie. Tak, na tym etapie. W serii mamy w Sportingu 55 koni, a tutaj około jest 80. Jeszcze nie było sprawdzane, chcę go doprowadzić do takiego idealnego stanu i wtedy z nim pojechać na hamownię tak z czystej ciekawości. Mhm. No tak, no pierwszy rok jazdy to też nie ma co się spodziewać jakichś wielkich zmian, szczególnie, że powiedzmy sobie dla wszystkich, którzy chcą się bawić w to, albo już się bawią, to wiedzą, ale ci, którzy chcą się bawić, nie są to małe pieniądze, tak, bo chcą startować. Bez dna. Skarbonka bez dna. No ale radości i frajdy daje. Strasznie dużo. Strasznie to dużo. Są emocje nie do zapomnienia. Dobra. Będziemy sobie go odpalać, przejedziemy się, więc czekajcie na to w dalszej części filmu. A tak jak ja zawsze lubię, nakreślmy może to, jak to się wszystko zaczęło. Proponuję, wsiądźmy do środka. Dobrze.
i będziemy sobie tutaj opowiadać o nim i o tym, jak ty zaczynałeś w ogóle w tym sporcie. Dobra, wsiadamy. Tutaj nie jest to wsiadanie do samochodu cywilnego, ale za to jak się leci nim... Nie ma klimy, ale jest klimat. Jest klimat, no ale tutaj jest klimat naprawdę, zobaczmy. Zaraz będziemy sobie też opowiadać o środku, ale powiedz w ogóle na początek tej twojej przygody, to mamy, cofamy się, tak jak mówiliśmy, do 2013 roku. Co to są w ogóle za twoje doświadczenia z rajdami, z wyścigami bardziej górskimi? W 2013 roku mój tata pierwszy raz zabrał mnie na wyścigi górskie w Załużu, niedaleko właśnie Krosno. Za co mu jestem bardzo wdzięczny, bo zakochałem się w tym sporcie. Sprawia, no, dostarcza takich emocji, gdzie według mnie inne rzeczy nie potrafią takich emocji dostarczyć człowiekowi. A tak przerwę ci, tylko powiedz mi, jesteś w stanie powiedzieć co bardziej? Czy sama jazda, czy przygotowywanie tego samochodu, planowanie, nie wiem, startu, czy to wszystko razem wzięte? Chciałem wtedy poczuć, co czują kierowcy stojący na linii startu. Jakie to są emocje, jaki to jest stres, adrenalina. A też jest bardzo ciekawie pod namiotami serwisowymi, gdzie to mechanicy prężą się, żeby na następny przejazd samochód był idealnie przygotowany. No i oni działają, oni mają swój wyścig z czasem w serwisie, a kierowcy mają swój wyścig z czasem na trasie. I potem jeździłem od tego 2013 roku, zacząłem jeździć jako takie przynieść, wynieść, pozamiataj z jednym z kierowców z Krosna, gdzie jeździłem z nim 2 lata. Potem poznałem się z innymi kierowcami, gdzie na parę wyścigów właśnie jeździłem z nimi. A potem poznałem Arka Borczyka z Sanoka, wielokrotnego mistrza Polski, z którym jeździłem 2 lata. I tak naprawdę zostałem już u niego pod namiotem. Jeździmy do tej pory razem na wyścigi. Mhm. Gdzie im pomagam przed zawodami, bo mam niedaleko do ich warsztatu. No i też na zawodach razem spędzamy czas w serwisie. No i nastał 2020, gdzie zacząłeś planować. Jak to w ogóle się stało, że z fotela pilota przesiadłeś się na fotel kierowcy? Czy to był przypadek, czy to był właśnie ten cel twój zamierzony? Nie, tak naprawdę zaczęło to się tak, że w międzyczasie jeszcze, w 2018 roku, na rundzie w Sopocie, bo też wyścigi górskie są organizowane w Sopocie, poznałem Anię Gańczarek, gdzie po takich rozmowach doszliśmy do wniosku, że ona ma taką znajomą Zosię z Warszawy też, która też startuje Cinquecentem, amatorsko na razie, ale ona nie potrafi jeździć tak wyścigowo, nie umie dobrać linii przejazdu, a podobno ja, tak ludzie twierdzą, że coś tam z tej techniki jazdy umiem. I stwierdziliśmy, że będziemy się tak razem, będziemy sobie razem pomagać. I razem raz wybraliśmy się na Nitro Club pod Poznaniem, na takie amatorskie zawody. Potem zaczęliśmy częściej jeździć na cykl Super OS-u w Poznaniu, na torze Poznań, gdzie zajmowaliśmy, jak na swoje umiejętności, bardzo dobre lokaty w klasie. No i potem już przyszedł czas, żeby przejść na własne i padła decyzja o kupnie Cinquecento. Mhm.
Te Cinquecento jeździło w latach 2000, 2020, W 2012 2012. roku, tak? W kilku rundach brało udział. No i Taki chciałeś kupić samochód już prawie gotowy, tak, czy... chciałem kupić samochód gotowy, bo to też jest kwestia finansowa, bo to nie jest, tak jak już wspominaliśmy, tani sport. Sama klatka to jest koszt paru tysięcy. Wszystkie fotele, pasy to musi Tutaj być. mamy, pokażmy od razu całą klatkę. To wszystko było przygotowane już przez poprzedniego Właściciela, właściciela. tak. Kierownica, to jest twój dodatek, czy ona taka Nie, była? ona już taka była. To jest profesjonalna taka kierownica do motosportu, gdzie ona jest z odsadzeniem, czyli jest bliżej mnie, gdzie mi się bardziej wygodniej jeździ, kieruje. No wiadomo, jest bez poduszki powierzchni, bo tutaj nie ma takich asystentów podczas jakichś wypadków czy coś. Chroni nas jedynie klatka i profesjonalne pasy do motosportu. No i tu mamy wyciągnięty lewarek skrzyni biegów do góry. Jest dłuższa. To jest punto, tak Tak, to mówisz? jest skrzynia z punta, a lewarek mamy to jest akurat Seicento. Czyli same Ale trzymamy się Fiaty. Fiata. Tak, Fiat jest. cały czas Fiat. Okej. No dobra, tak skromnie trochę opowiadasz o tym, co robisz, ale dodajmy jeszcze do tej całej palety twoich umiejętności, czy też tego, co udało ci się do tej pory zrobić swoimi własnymi środkami i pasją, że jesteś też mechanikiem. Tak, zgadza się. Jestem mechanikiem, właśnie I to moi. pracujesz, jeszcze też dodam, zanim zaczniesz opowiadać, że pracujesz przy samochodach no, motorsportowych, nazwijmy to tak, tak? Tak. W wolnym czasie pracuję przy samochodach przeznaczonych do motosportu. Poza tym na co dzień pracuję jako kierowca w hurtowni motoryzacyjnej, dostarczam części, czyli cały czas przy Cały czas samochodach. w samochodach. Tak, cały czas wszystko. I właśnie teraz udało, jak już mówiłeś, że jestem mechanikiem na wyścigach, udało mi się spełnić kolejne swoje marzenie. Pojechałem pod skrzydłami Jusiak Performance spod Lublina na wyścig mistrzów do Portugalii w Bradze. No i tam jeżdżą tacy kierowcy już najlepsi z najlepszych. To jest impreza organizowana co 2 lata. Jeżdżą tam zawodnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce w swojej klasie. Czyli to już nie jest kto chce, tylko sami najlepsi kierowcy z całej Europy. Jakbyś porównał to do takich wyścigów górskich, to są to inne emocje, na pewno inne pieniądze, no, jeżeli Inne mówimy o pieniądze. topie. Tak, bo na tą rundę musieliśmy pokonać 3385 kilometrów. Uwaga, w jedną stronę. W jedną stronę, zgadza się. To jest tydzień wyjazdu? Można powiedzieć, że tydzień, bo chłopaki od nas, od Jusiak Performance, wyjechali we wtorek od siebie spod Lublina. Jechali równe 48 godzin w jedną stronę, gdzie dotarli we czwartek prosto na badanie techniczne samochodu, więc przyjechali, ściągali od razu dwa samochody nasze, Piotra Jelnickiego i Jannę Gańczarek. I zawody były w czwartek, piątek było badanie techniczne, w sobotę były podjazdy treningowe, w niedzielę podjazdy wyścigowe. I potem już mieliśmy tak naprawdę czas dla siebie po zawodach, gdzie w poniedziałek zrobiliśmy sobie taki dzień zwiedzania, a w sobotę już, we wtorek już, przepraszam, wszyscy wracaliśmy do domu. Różnymi środkami transportu, ale chłopaki Wracaliście. z Lawety mieli najgorszą pracę. Dobra, to teraz się przejedziemy. Odpalamy go.
plany na przyszły rok i w ogóle na przyszłość, na ten samochód i na twoją zabawę, a może już nie zabawę, coś bardziej poważnego? W przyszłym roku planuję przejechać cały cykl górski samochodowy Mistrzostw Polski. Plan jest tym cinquecentem, chyba że uda się znaleźć coś mocniejszego i innego, bo apetyty rośnie w miarę jedzenia. Marzenie jest moje takie, żeby wyjeździć tytuł Mistrza Polski w swojej klasie. Nie mówię, że to będzie w przyszłym roku, bo to trzeba się jeszcze nauczyć jeździć. Nie tylko samochód na to pozwala, ale też kierowca musi dobrze jeździć. A jak współpraca z teamem twoim, czyli z Anią? Z Anią tworzymy zespół Ganji Team. Ania kiedyś startowała w wyścigach górskich swoim Cinquecentem, potem przesiadła się do Hondy FN2. Ona ma biały samochód, ja mam biały samochód, więc stwierdziłem, że zrobię jej taką niespodziankę i okleję samochód jej barwami, żeby miała takie wspomnienie, jak to kiedyś zaczynała wyścigać. Bo też jeździła Cinquecentem. Tak, też jeździła Cinquecentem, innym kolorem, ale to jest nieważne, ważne jest marka i model. Wrzucimy linki do twojego profilu na Instagramie i do Ani też, jakby ktoś chciał więcej się dowiedzieć i pooglądać pewnie zdjęć, może jakichś nagrań. Tak, zapraszam serdecznie na swojego Instagrama, gdzie tam pokazuję wszystkie relacje z moich zawodów, w których biorę udział i z zawodów, gdzie jestem mechanikiem na wyścigach górskich albo na jakichś rajdach. Okej. No dobra, no to w takim razie trzymam kciuki. Przede wszystkim dużo sponsorów, bo to jest paliwo napędowe w dużej mierze, żeby można było jeździć i w tym, no, oczywiście na pierwszym miejscu pasja, ale tego ci nie brakuje, więc powodzenia i dzięki za przejażdżkę i za poświęcony czas. Również dziękuję. Lecimy sobie jeszcze trochę pojeździć.